Witajcie, foldermaniacy, w kolejnym odcinku Krótkich Recek. Dzisiaj z nami ten kawałek noża, czyli Kaiser Roach. Startujemy. I jak zwykle zaczynamy od numerków. Długość całkowita tego noża to 211 mm. Długość głowni to 89 mm. Jej grubość to 3,2 mm, natomiast waga to słuszne 180 gramów. W porównaniu do przedstawicieli innych większych noży EDC, tutaj mamy Benchmade 560 Freak. A tutaj Real Steel H6 Elegance. Noże bardzo zbliżone wielkościowo. A dla kontrastu Victorinox, Pioneralux. Tak to się prezentuje. No i słuchajcie, Kaiser Roach w serii Vanguard, czyli takiej budżetowej serii. Oczywiście ten niebudżetowy Roach jest wykonany z tytanu ze stali S35VN. Tutaj mamy do czynienia z G10 ze stalą N690, chociaż częściej możecie ten już znaleźć z głownią wykonaną ze stali VG10, ale są też na rynku te noże ze stali N690. Projekt Matta Degnana, no, projektanta, który robi dość charakterystyczne rzeczy, tak łopatowata, wielka ta głownia w tym nożu, lekko zagięta w dół rękojeść, bardzo przyjemne trzymanie, można ten nóż trzymać sobie tak dzięki temu finger choilowi, który umożliwi nam jakieś bardziej precyzyjne prace. Stalowe linersy, liner lock oczywiście, liners jeden jest odchudzany, drugi nie. Głownia jest pokryta azotkiem tytanu, z tego co udało mi się znaleźć informacje na ten temat. Natomiast powiem Wam szczerze, że no nie jest to dobra robota, tak? Mój nóż wygląda tak. Po zaledwie jednej deseczce, którą chciałem sobie gdzieś tam rozpłatać do rozpałki na grilla. No już ta powłoka jest dość mocno uszkodzona. Osoby, które kupują nóż do cięcia, nie oglądania, pewnie nie będą miały z tym problemu, natomiast no, ja zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem nie spolerować tej główni na jakąś satynę, bo mnie zaczynają denerwować takie rysy, zwłaszcza po jednym cięciu. No ale to już decyzja należy do Was, co, jak, gdzie, czym i z kim. Mamy tutaj backspacer, natomiast w moim przypadku ten backspacer nie jest oryginalny. Pochodzi z czarnej wersji tego noża, bo o dziwo Kaiser w pomarańczowej wersji stosował czarny backspacer, a w czarnej niebieski. Mój nóż pochodzi z wymiany. Kolega Mariusz naciągnął mnie na wymianę za mojego ukochanego małego sheepdoga. Nie no, żartuję. Ja tego też chciałem. Zresztą bardzo mi się podoba ten nóż. No i bardzo się cieszę, że Mariusz wymienił backspacer na ten niebieski z czarnej wersji. Dlatego, że moim zdaniem dużo lepiej pasuje niebieski do pomarańczowego niż czarny do pomarańczowego. No ale to tylko moje zdanie. W każdym razie oryginalnie w pomarańczowej wersji będziecie mieli czarny backspacer. Nożyk pracuje na łożyskach i tu znowu nie mam stuprocentowej pewności. Gdzieś dotarły do mnie słuchy, że są to łożyska ceramiczne. Tak samo jak Detent. Nie rozbierałem tego noża. Nie jestem w stanie tego w 100% potwierdzić, dlatego że no, nie znalazłem nigdzie żadnych opracowań mówiących
o tym, że to na pewno są łożyska ceramiczne. Gdzieś dotarły do mnie słuchy, nawet nie wiem, czy nie z jednego z filmów na YouTubie, o tym, że pracuję na ceramice, więc nie bierzcie tego za pewnik. Ale no, takie są informacje, jakie są. Mamy tutaj klips, który nie jest klipsem Deep Carry. Tego noża dość sporo będzie nam wystawać z kieszeni. W dodatku nie da się go przełożyć w żadną inną pozycję. On jest tylko i wyłącznie tip-up i tylko dla praworęcznych. Więc osoby leworęczne no, mogą mieć z tym problem. Oczywiście flipper już nie stanowi problemu, jeżeli chodzi o rozkładanie noża. No wiadomo, blokada zawsze faworyzuje praworęcznych. Nożyk w polskiej dystrybucji to jest jakieś 280-290 zł. Oczywiście mówimy o serii Vanguard, bo tytanowa kosztuje około 720 zł. Noże są dostępne w wielu sklepach internetowych w Polsce, na polskim rynku, w związku z czym nie ma problemu z ich dostępnością. Nóż naprawdę świetnie nadający się do typowych zadań, może nawet takich cięższych zadań, jakichś biwakowych, obozowych, o ile komuś nie szkoda tej powłoki. Bardzo dobrze tnie. Mamy tu szlif płaski, nie pełen, ale szlif płaski. Dość fajną krawędź tnącą, dość cienki jest za krawędzią tnącą, więc to naprawdę jest świetny chlastacz. Bardzo przyjemnie się otwiera. Ta głownia praktycznie nam sama opada. Oczywiście z uwagi na to, że ma mało miejsca przed obiektywem, to ciężko mi to jest prezentować, ale ona naprawdę niewiele trzeba, żeby ona sama nam opadła. Ja nóż trzymam pod kątem, w związku z czym nie jest to pionowo. Bardzo ciekawe rozwiązanie, dość ciężkie. Nie wszyscy lubią 180 gram nosić w kieszeni, natomiast jeżeli komuś to nie przeszkadza i lubi większe noże 20+, no to polecam, bo nóż naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, właściwie od subskrypcji tego kanału. No i do zobaczenia. Trzymajcie się.